Cześć, tu jest Kajot Casablanca i w dzisiejszym filmiku chciałabym Wam pokazać o głowie, wytok i napierśnik, który zrobiłam dla kluczy Breyer Sapphire oraz króciutko chciałabym powiedzieć o siodle, które robiłam rok temu, około coś takiego. Więc tak, o głowie wygląda następująco. Wszystkie sprzączki robiłam sama. Wszystkie zapinki, kółeczka itp. itd. Tutaj jest usztywniany nachrapnik i naczyłek. Tu jest jeszcze specjalna dziurka od boku, może będzie widać. Taka o. Na skośnik. W głowie robiłam 2 dni. Tutaj też są na wodzach też są sprzączki. Tu i tu. No i tak wygląda o głowie. Wytok, no tam 2 kółeczka zaczepione o wodze. Tutaj jest w jeden pasek i zaczepione o napierśnik. A napierśnik tutaj ma taką gumkę, tu jest zaczepiony. Po drugiej stronie wygląda tak samo. Tutaj też jest zaczepiony tak. No i tak wytok robiłam koło pół godziny, napierśnik koło godziny. No i to tak wygląda. No i tak siodło było robione bardzo dawno. Strzemiona zrobiłam z sprzączek takich starych. Tutaj oberwałam tylko ten taki bolec, co tu jest, żeby przytrzymywał. No i to tylko odczepiłam, no i takie strzemiona, one się obkręcają cały czas, no ale trudno. Ja muszę sobie kupić takie strzemiona albo zrobić z modeliny, bo też zapraszam na mój drugi kanał Sir Le Morlon. On jest o modelinie i tam takie typu rzeczy. Na razie rozwijam ten kanał, więc w tamtym nie będzie za dużo filmików. No i miały być regulowane strzemiona, niestety nie wyszły, bo no tutaj źle zaczepiłam i tylko lekko się tutaj o, biorą. Siodło jest utwardzone mocno. Tutaj też już mi się parę zepsuło rzeczy. Tak z drugiej strony wygląda lepiej. Tak wygląda. No i to tak, takie jest to siodło. Tutaj jest taki popręg. No i czapek też obszywałam sama. On jest zrobiony z filcu. Siodło robiłam około tygodnia. No i tyle. Niedługo też robię siodło ujeżdżeniowe dla Totilasa i, no i nowe siodło skokowe dla Sapphire, bo to będzie takie zapasowe, a tamto nowe ma być ze sprzączkami tutaj, takimi jak tu są. Ma mieć o wiele ładniejsze strzemiona i w ogóle. Więc serdecznie dziękuję za obejrzenie filmiku i zapraszam na mój kanał Sir Le Morlon. I link w opisie przesyłam do tego kanału i bardzo proszę o subskrybowanie, lajkowanie filmików oraz o komentarze. Też bardzo proszę. Możecie się mnie pytać o wszystko. Więc dziękuję i pa, pa.